Siemanko, jestem Lucek, to jest Gieta One i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Będziemy dostarczać dzisiaj paczki, ale w takim trochę odświeżonym stylu, myślę, bo mam specjalny pojazd, którym powinienem robić to znacznie szybciej niż normalnie do tej pory robiłem. Później sobie zajedziemy jeszcze do bunkra mojego i zobaczymy, jak tam sytuacja się ma. Więc tak, mój pojazd. A dziwne, że tutaj nie mam swojego mobilnego garażu. A to dziwne, dziwne bardzo. No dobrze, nic się nie stało, ale czekaj, asystentka, daj mi najpierw przekąski, bo ja już nic nie mam. O, wszystko mi się skończyło. Nowe samochody cywilne będą w GTA. Są już w plikach gry, sobie gdzieś tam przeglądałem, zobaczyłem, że są. I wyglądają całkiem ciekawe. Będzie na przykład Cheetah Classic z GTA Vice City na przykład. W GTA San Andreas też była ta Cheetah? Nie kojarzę, chyba nie było. Ale wygląda to naprawdę fajnie, tylko będą te samochody wszystkie bardzo drogie. Powyżej miliona będą kosztować jakoś tak. Przynajmniej tak jest to szacowane, przeglądając te pliki, tak? Więc będziemy musieli wydać sporo kasy na to wszystko. Mam nadzieję, że posiadanie bunkra pozwoli nam tej kasy troszeczkę zarobić. Idziemy na ulicę, bo tam czeka już na mnie mój pojazd specjalny. Nie będę ukrywał, jest to motocykl. Co do tych jeszcze z pojazdów, no to kurde, nie wiem, jak ja wyrobię z zarabianiem hajsu na te wszystkie tuningi. Ja powiem, ja już nic nie tuninguję, ja tuningi robię tylko na odcinkach. A tak dla siebie to nic nie tuninguję, bo no, szkoda hajsu, tak? I mam motocykl, zobaczcie, ulepszyłem go sobie tak, że przed chwilą mówiłem, że o, nic nie tuninguję, nic nie ulepszam, ale to jest jedyny pojazd, który tak naprawdę stuningowałem, który kupiłem z tych dodatkowych, tak, bo one są, nawet nie kupiłem BMP, chociaż na BMP też mam wielką chrapkę i to jest fajna rzecz, więc co, no tym możemy sobie latać, możemy nim przelatywać przez budynki tak, jak nam się podoba, tak, i nie wiem, tutaj sobie wylądujemy, cyk, i znowu nam się nitro ładuje. To turbo doładowanie. Gdzieś tutaj sobie lecimy znowu. Sobie. Ło, widzieliście jak niedaleko od lampy? Ja pierdziło. I sobie tutaj już hamujemy. O, elegancko. Tutaj trzeba uważać z tym motocyklem. On jest troszeczkę zbugowany. Czasami jak będziecie próbowali lądować i bardziej tak wylądujecie na przednie koło, no to możecie się zapaść pod ziemię. Już tak raz mój kolega miał, także może być nieprzyjemnie. A, tutaj bardzo prosta misja tym razem, bo zobaczcie, tylko dostarczyć te skrzynki w jedno miejsce, jeden samochód, nic ciekawego. Prawdę mówiąc, spodziewałem się, że będą jakieś, moi drodzy, śmigłowce albo coś takiego, że będę mógł do nich postrzelać. I tutaj w motocyklu mamy skończoną ilość rakiet, które możemy wystrzelić, ale ja mam tutaj na przykład zrobioną taką konfigurację. Zobaczcie, wchodzimy w swój pojazd, możemy sprowadzić pojazd osobisty, tak? To mamy normalnie, każdy gracz tak ma. Jeśli kupimy mobilne centrum operacyjne, to możemy sobie dodatkowo sprowadzić ten pojazd osobisty, który jest w tej przyczepie. Także to jest dodatkowa opcja sprowadzania. Jeśli na przykład sprowadziliśmy sobie pojazd, on szybko wybuchł, to tu nam się to odnawia i możemy drugi raz sobie zamówić pojazd, powiedzmy, stąd, tak? Więc to jest takie dodatkowe ułatwienie, jeśli ktoś ma jakiś fajny pojazd, powiedzmy, specjalny i chce go szybko sobie zamówić. Dodatkowo, na przykład BMP, jest to bardzo ciekawa opcja, bo można z niego strzelać, tylko trzeba się przesiąść na działko, zatrzymać się, wiecie, przesiąść. Jak mamy innego gracza, to myślę, że to jest chyba teraz najlepszy pojazd do siania rozruby. Jest chyba bardziej wytrzymały nawet od czołgu. Mega mocne te pociski są. Jeździłem po bazie wojskowej i jak się strzeliło w czołg dwa razy, to od razu wybuchał. Obojętnie gdzie, czy w pancerz, czy tam w tył czołgu, gdzie wiecie, że jest bardziej podatny na uszkodzenia. Niesamowita rzecz, naprawdę. BMP i ten latający mały sukinkot to są najlepsze pojazdy, jakie możecie mieć w tej aktualizacji obecnie. Później będą jeszcze samochody. Nie jestem pewny, czy będą jakieś nowe pojazdy związane z militariami. Mam nadzieję, że coś będzie. Zobaczcie, jak sobie przebrałem Asukę. Na live'ie sobie przebierałem. Okej, okay. I teraz zobaczcie. Mobilne centrum dowodzenia. Sprowadzamy pojazd. I zobaczymy. Odjedziemy sobie kawałek dalej. Zobaczymy, czy będę mógł drugi raz sprowadzić pojazd z tego mini pojazdu. Teraz sprowadziłem z tego mobilnego centrum dowodzenia.
mobilne centrum lecenia też mogę sobie sprowadzić tutaj gdzieś w okolice, nie? Zobaczymy sobie zaraz, o ile będę mógł to zrobić, jak się robi łowce głów tym motocyklem. Podejrzewam, że trochę może być ciężko, ale już BMP to jest najlepszy chyba pojazd do łowcy głów, dlatego że właśnie, to jest też ciekawe, bo on jest, to jest pojazd osobisty, możemy go wziąć na każdą misję. Nawet na napad możemy go wziąć, słuchajcie, na napad możemy go wziąć. To jest niesamowite, żeby robić te przygotowania, no nie? No dobrze, ale pomijajmy ten fakt, bo to jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia z tej aktualizacji. Dużo tych dużo możliwości z tymi pojazdami nowymi nam przyszło, prawda? Tak, więc miałem sobie wziąć ten samochodzik, no nie samochodzik, tylko motocykl, i teraz weźmy sobie jakiś samochód taki, pożyczymy od kogoś. Odjedziemy na jakąś tam większą odległość i zobaczymy, czy drugi raz będę mógł zamówić sobie z tego menu pojazd. Powinienem móc. Zobaczcie, jest teraz pokazana opcja, twój pojazd specjalny jest w pobliżu. I coś tam, nie? Teraz się oddalam. Oddalam. Okej, okay. A widzicie, nie, jednak nie jest tak różowo, jak myślałem. A no to nie fajnie. Myślałem, że można drugi raz z tej przyczepy zamówić i drugi raz stąd. Chyba, że to jest jeszcze coś innego, bo na przykład w przyczepie możemy mieć inny pojazd, a nasz osobisty pojazd, który na przykład wykorzysta... Na przykład możemy sobie wziąć Osirisa z garażu, a pojazd z przyczepy to może być jakiś czołg, powiedzmy, na przykład BMP albo ten motocykl, nie? I powiedzmy, teraz potrzebujemy motocykla do naszej akcji i szybko sobie zamawiamy motocykl z przyczepy, więc też jest to jakieś tam ułatwienie, ale niestety nie da się zamówić jednego pojazdu, wiecie, tak szybko, nie? Tak instant. Trzeba jakieś tam... trochę tam poczekać. Dobrze. Mogę sobie łowcę głów zrobić. Myślę, że motocykla będzie słabo, no ale spróbujmy, może nie będzie źle. Mamy tutaj rakiety naprowadzające. Zobaczymy, jak uda się z tego postrzelać. Nie naprowadzającymi jest bardzo ciężko coś trafić, ale powinniśmy szybko to zrobić, bo... O, tutaj mamy jakiś samochód już. Powinniśmy szybko to zrobić, no bo motocykle można się szybko przemieszczać. Oczywiście ja jeszcze tak nie umiem dobrze tym jeździć, bo jest to ciężko. Ale zobaczcie sobie teraz. Teraz gram na padzie ogólnie. O, już od razu mi go namierza. No i nie zrozwaliło go do końca. O, shit, nie zauważyłem tego gościa. Teraz powinienem granatnikiem tam strzelić. Po sprawie. O, shit, nie po mnie już, bo oni dobrze strzelają. Ach. Niestety, przeciwnicy tutaj mają dobrego cela. A tamtego ziomka mógłbym teoretycznie granatnikiem strzelić, bo on jest tak... Nie, jest za daleko teraz. Za daleko jest. No, ale jeśli chodzi o te samochody opancerzone, to słabo, tak? No, trzeba tym motocyklem chyba zrobić po prostu natarcie. I odlecieć dalej, potem znowu natarcie, odlecieć dalej. Tylko jest jeden problem, że może nam tych rakiet zabraknąć. Nie wiem dokładnie, ile tutaj jest, 8 czy coś takiego. No ale no nie wygląda to dobrze na obecną chwilę. Dobra, lecimy po gościa. Powinno go namierzyć teraz. Okej. No i git. I lecimy dalej. Jeszcze jedna rzecz, bo znacie Voltika rakietowego. Jeśli chodzi o uzupełnianie tutaj tego dopalacza, no to w Voltiku rakietowym się dłużej ten dopalacz uzupełnia. Tutaj zdecydowanie szybciej to... No, krócej to trwa, tak? I na przykład tutaj sobie cyk. Musimy za każdym razem dotknąć podłoża, żeby nam się to zaczęło ładować. Ale widzicie, że można to zrobić tak dosyć sprytnie. O, super strzał. Okej. Okay. Szkoda, że namierza też policję. Okej, okay, widzicie, oni teraz do mnie strzelają. Mogę robić po prostu takie naloty. O kurczę, nieźle to celuje. Teraz poczekam, aż on wysiądzie. Odlecę sobie kawałek dalej. Ktoś mnie tam chyba namierza. Obawiam się. A jeszcze nie lubiłem tego tym motocyklem. Wygląda to śmiesznie. A, tutaj jest cel. O kurde, to jest gracz jakiś! Jezus, nie chciałem go zabić, no ale dobrze. Tutaj też można ciekawy tryb...
też można ciekawe triki robić tym motocyklem, bo na przykład podczas gdy gdzieś tam wyskoczymy w kosmos, to możemy zrobić backflipa gdzieś bardzo wysoko i potem znowu sobie otworzyć skrzydełka, jak gdzieś będziemy spadać. O, widzę, widziałem ten, poza mapką coś. Teraz jesteśmy w takim gównianym położeniu, gdzie przeważnie musieliśmy samochodem jeździć gdzieś dookoła. A tutaj możemy sobie zrobić tak. O to chodzi właśnie. Gdzie on tam? Ominęła mi rakieta. Myślałem, że zginę na 100%. Okej. No, ciężko jest. Ten gracz mnie tutaj będzie atakował. O, schował się chyba. Dobra. Tam powinien być gdzieś ten nasz cel. A, i jeszcze chyba jedna rzecz. Nie jestem pewny, ale za każdym razem, kiedy wsiadamy do motocykla, to pojawia nam się spadochron w ekwipunku i możemy go sobie użyć. I teraz nie wiem, gdzie ten motocykl się pojawił. Czy jest tutaj gdzieś na dachu, czy w ogóle tam poleciał na jakiś budynek, bo tu jest taki parking. I obawiam się, że on mógł polecieć dalej, ale chyba nie. Może okaże się, że jest tutaj, tylko jeszcze jedna sprawa. W nim prawdopodobnie skończyły się już rakiety. I tutaj jest też możliwość taka, że na przykład odpalę sobie w nim turbo doładowanie i wezmę sobie szybko nowego, jak mi zabraknie tych rakiet. Więc w ten sposób można sobie te rakietki szybko uzupełnić, nie? Nie, jest też, nie ma stresu. Pewnie zabraknie mi... Nie, jeszcze są. Co? A, okej. Okay. Teraz mi zabrakło. No i mi zabrakło rakiet. Potrzebuję więcej rakiet, więc co robię? Odpalam turbo, wyskakuję. Wow! Świetnie. To miało wyglądać inaczej. Miałem odpalić turbo, wyskoczyć, otworzyć spadochron, wylądować i przywołać sobie nowy motocykl. A teraz zrobiło się wszystko zupełnie odwrotnie, bo zobaczcie. Motocykl nie dość, że pojawił się blisko, to jeszcze ja się zabiję. Ej! No, moment, on wisi w powietrzu. Damn. No dobra. Zobaczmy teraz, czy uda się przywołać. Nie no, muszę się oddalić jeszcze kawałek. No ale to właśnie można tak robić, tak? Że odpalasz to turbo, on gdzieś tam sobie leci w kosmos, a ty w tym czasie możesz sobie wylądować i przywołać drugi. Także w ten sposób się przeładowuje rakiety w motocyklu. Myślę, że to jest dużo wygodniejsze niż w przypadku Ruinera 2000, gdzie chyba musieliśmy go przywoływać i dłużej na niego czekać też, no nie? Tutaj jak ktoś szybko rakiety wykorzysta, no to też ma lipę. Ale co 3 minuty, około czy 4 minuty jest oczekiwanie na nowe przywołanie. No myślę, że mimo wszystko i tak lepiej robić to jakimś śmigłowcem typu Savage. Chociaż teraz zniszczyłem dwa pojazdy, które ciężko się jednak niszczy. Mam tu na myśli to opancerzone razem z VIP-ami. No ale jeśli chodzi o tą wyrzutnię rakiet w samochodzie, to ona działa bardzo podobnie do tego Ruinera 2000. To jest też perfekcyjna rzecz do omijania różnych kłopotów na drodze typu korki. Zobaczcie. Cyk. I chowamy sobie skrzydełka. Nawet nie musimy używać dopalacza, to jest bardzo fajne, bo wykorzystywana jest jakoś tam fizyka gry do tego, abyśmy mogli się wznosić, a nie oskryptowane jakieś tam dopalacze zawsze, tak? Teraz to podejrzewam, że będzie trudno zrobić, ale spróbujmy. O co? Namierzyło go już, strzeliłem w kosmos i zobaczę, czy na niego spadnie. Gdzie ta rakieta? Ło! Widzieliście to? To było dobre. Bez namierzania go trafiłem. Znaczy, jedna rakieta namierzona ponoć w niego poleciała, ale gdzieś zniknęła w akcji. A drugą strzeliłem sobie od tego, kurde, to jednak można tak przycelować. Gram na padzie teraz, to jest najlepsze. Podejrzewam, że ten gracz gdzieś tam się skitrał. A, wiem, znam to miejsce. Tu uwaga. Uwaga. O kurde, nawet nie wiecie, jaka to jest zabawa. A tutaj zawsze wszyscy gracze się ściskają, żeby rozwalić VIP-a, który chce zniszczyć cele. Można oczywiście dopalacza używać bez otwierania skrzydełek. Zobaczcie, on się ładuje znacznie szybciej niż w Voltiku rakietowym. On się ładuje tutaj tak szybko, jak w Voltiku podczas wyścigów. W Voltiku podczas wyścigów szybciej się ta rakieta ładuje niż tutaj. Okej. Okay.
Cyk. I co? Ja myślę, żeby jeszcze sobie jedną pakę dostarczyć. Znaczy dwie w sumie. Okej. Ale można się szybko przemieszczać, z tym, że problem jest z wyhamowaniem, no nie? No i jedna sprawa, nie mogę sobie u mojej asystentki zamówić, bo ona jakby nie widzi tego mobilnego centrum dowodzenia. Chyba, żebym sobie ten pojazd sprowadził gdzieś tutaj do garażu. Wtedy okej. Bo normalnie jak dzwonimy do mechanika, to mobilne centrum dowodzenia jest widziane jako oddzielny garaż. Tam możemy mieć tylko jeden pojazd. A to ciekawe jest też, bo w bunkrze na przykład mamy jedno miejsce na samochód, ale w nim to nie jest traktowane jako garaż, na przykład jednomiejscowy. To jest traktowane jako coś zupełnie odrębnego. Tak. Możemy tam sobie autem wjechać, ale też to ciekawe jest, bo tam można poruszać się samochodem, ale bardzo wolno. No dobrze, to weźmy sobie, dostarczmy teraz tutaj coś. Powinienem tak się skupić na jednym magazynie, a nie dostarczać raz tu, raz tam, raz siam. Sorry, zaleję sobie wodę, żeby... okej. No i chodźmy, przechwyć narkotyki. No i teraz bym chciał sobie... Kurczę, ja tylko z jednym graczem gram tutaj, okej. No, do pierwszego... Ach, chciałem wyjść po prostu z biura. No i teraz w moim bunkrze zauważyłem jedną rzecz w ogóle. Bardzo dużo chyba kasy można zarobić poprzez ten bunkier, jeśli się go już ulepszy, bo ten towar jest później wyższej wartości i możemy więcej... Znaczy ten bunkier ma jakąś tam ograniczoną pojemność, tak? I mając... mając jakąś tam ilość tego towaru... O kurde, znowu się zawiesił. Mając jakąś tam ilość tego towaru, no ten towar będzie po prostu droższy, drożej możemy go sprzedać. Teraz mam jedną albo dwie dziesiąte ładunku do sprzedaży i tam było chyba ze 100 tysięcy, jak ostatnio patrzyłem w tym bunkrze, nagromadzone. To jest też fajne, bo to się na okrągło coś produkuje, a ja nie muszę tam nic dostarczać, tak? Dostarczamy raz jakiś towar za darmo. Sprzedaż wygląda tak. Ostatnio sprzedawałem ładunek za 100 tysięcy i to wyglądało tak, że jechałem sobie Monster Truckiem na jakąś tam górę i dostarczałem ładunki w jakieś konkretne miejsce. O, tego nigdy nie lubiłem, bo zobaczcie, musieliśmy przejechać przez rzekę dookoła, tak? Czy to motocykle? No, można wziąć śmigłowiec, co prawda, i sobie tam przelecieć, ale zobaczcie na to teraz. Czy będziemy mieli jakiś problem tym motocyklem? Ani trochę. Zobaczcie, jak pięknie. No coś takie łatwe misje mi się teraz odpalają z tymi paczkami. A chciałbym właśnie przetestować jakieś tam rozwalanie śmigłowców. Zawsze miałem z tym problem, trzeba było się zatrzymać, on gdzieś tam za daleko poleciał. A teraz to nie będzie żadnego problemu. I co? Pyk. Zauważyłem, że ten motocykl też bardzo fajnie się wybija. Zupełnie jak BF400. Ma bardzo wysoko zawieszone przednie koło. No i znowu jakiś tam pojedynczy pojazd. Dobra, zrobimy tą misję i jedziemy do bunkra zobaczyć. Przy okazji zobaczymy, jak szybko będę w stanie się przemieścić tym motocyklem na prawie drugi koniec mapy. I tam sobie doglądniemy biznesu, jeszcze mam posprowadzane ładunki do klubu. Tam też się później dostarczy, jakieś tam małe ilości kasy się zarobi, ale jeśli chodzi o klub, to plus jest taki, tak jak w przypadku tutaj te paczki, jak się sprzedaje, że dostajemy spory bonus, jak dostarczamy w sesji, gdzie jest sporo graczy. Tutaj czasami jak dostarczam ładunki, tam z 8 ładunków, to jest chyba za jakieś 100 tysięcy, no to dostaję 130 tysięcy, 135 tysięcy nawet. Taki dodatek gdzieś z około 20-25 tysięcy, w zależności od tego, ilu jest graczy w sesji, można dostać. Także to jest naprawdę sporo. Tak szacuję, że może być nawet 1000 dolarów od jednego gracza w sesji. Możemy tak dostawać zawsze tego hajsu. Tak myślę, tak nie liczyłem dokładnie. Wygląda to tak, jakby to tak wyglądało. No. I co, dostarczymy sobie te paki teraz. Właśnie, żeby przeładować sobie rakietki na przykład. Ach, żeby sobie przeładować rakietki, to możemy sobie szybko przywołać mój motocykl. Mówię, to jest chyba najlepszy. Jeśli nie macie hajsu, nie chcecie wydać na te bunkry, na to wszystko, macie powiedzmy tam 3 miliony,
czy miniony 200 i chcielibyście jeden pojazd sobie kupić, jakiś taki z tej aktualizacji, bo tam powiedzmy na napadach sobie pozdobywaliście, albo sprzedając jakieś tam paczki, czy z aktualizacji motocyklowej coś tam robiąc, to polecam Wam Moto, naprawdę dostarczy Wam sporo zabawy, zwłaszcza, że ze znajomymi jest to dobra rzecz. I teraz sobie dostarczymy gnoja, cyk. Bardzo proste mi się misje odpaliły, miałem ochotę naprawdę coś hardkorowego, typu, nie wiem, cokolwiek. Co by było trudniejsze, no tutaj takie proste rzeczy. Nie jestem pocieszony, naprawdę. A gdzie moje moto jest? O, ty, nie pojawiło się moto? No to dziwne, zawsze się pojawiało. Nie dość, że się nie pojawiło moje moto, to jeszcze muszę czekać 5 minut. Ech, dobra. Myślałem, że dojadę sobie tam. Weźmiemy Buzarda w takim razie. Wszechobecnego, wszechdostępnego. I polecimy, i zobaczymy. No ale kurczę, zawsze się pojawiał. Teraz się nie pojawia, może po tej aktualizacji coś tam zmienili, że nie można sobie w ten sposób pojawiać pojazdu, że się włączy pojawianie i ten, nie wiem, dziwna sprawa. 5 minut trzeba czekać, dajcie spokój. No i te nowe samochody, ciekawe jak to będzie wyglądało, chociaż one nie wyglądają jakieś nadzwyczajnie, niektóre z nich mają być samochodami specjalnymi, tak jak ten motocykl albo Ruiner 2000, z tym, że nie wiadomo dokładnie jakie będą miały te pojazdy możliwości rozróby. Nie wiem co to będzie. Czy będą mogły się jakoś tam wywalać w kosmos, czy będą mogły znikać, na przykład będą miały jakiś kamuflaż. No powiem wam, że Rockstar wszystko może teraz wymyśleć. Moje podejrzenia co do kolejnych aktualizacji w GTA, co Rockstar może jeszcze tutaj nam dać w GTA nowego, zwłaszcza, że mamy jakieś rakietowe pojazdy, no zaraz jeszcze do tego tematu wrócę, tych rakietowych pojazdów i w ogóle szalonych aktualizacji w GTA. Ale moje podejrzenia są na przykład takie, że Rockstar może coś wykombinować z kosmitami, że będziemy mieli powiedzmy siódmą gwiazdkę. Siódma gwiazdka to przylatują kosmici i nas atakują jakimś promieniem świetlnym i nas rozpierdziela. Znaczy, to jest taka fantazja, ale ogólnie coś myślę, że z kosmitami mogą tutaj wymyśleć, że będziemy musieli dostarczyć jakieś jaja kosmitów, albo że będziemy musieli jakieś, nie wiem, jakieś pojazdy kosmiczne zdobyć, albo jakąś rakietę, którą będzie można wysoko wylecieć na najwyższą możliwą wysokość w grze. Myślę, że coś o te tematy Rockstar zahaczy, zwłaszcza, że mamy już takie tematy zawarte w samej podstawce gry, w singlu, tak? Już tam się kosmici gdzieś pojawiali i jakieś kosmiczne pojazdy też były w singlu. I może nawet ten kosmiczny pojazd pojawi się tutaj w GTA, coś tak czuję, że może być, no bo jeszcze kilka lat temu, jak GTA 5 wychodziło, no nikt by nie pomyślał, że w GTA będą jakieś rakietowe pojazdy, że tak to się rozwinie i do tego dojdzie, że jakieś wyścigi stanterskie po jakichś dziwnych rampach, nie wiadomo co jeszcze, nie? A tutaj Rockstar idzie za ciosem i obserwuje swoich graczy, patrzy czego oni chcą i rzeczywiście jakby rozbudowuje to GTA pod takim względem, żeby jak najwięcej dostarczało to wszystko radości. Dobrze, i zobaczcie, teraz zasoby mi się już całkiem skończyły. Towaru jest tak około 0,3. No, coś koło tego. 0,3 jest zapełniony ten pasek. Jest 133 tysiące dolarów. Jak to sprzedam, tyle dostanę. I tak naprawdę to jest bardzo dużo. Dlatego, że zobaczcie, jeśli ja dostarczam paczki do, no w tej, do mojej, jaką menadżer, jako szef, tak? Teraz tę misję co robię, nie wiem jak to w sumie nazwać, no paczki, tak? No to muszę za nie zapłacić. 2000, 8000, 15000 w zależności od tego ile dostarczacie. Ja sobie zawsze kupuję za 8000, więc 4000 kosztuje paczka. A tutaj dostarczamy sobie ładunek, który możemy ukraść za darmo, tak jak w aktualizacji motocyklowej. I to się nam tutaj samo praktycznie tworzy i potem tylko to sprzedajemy, więc jest to bardziej opłacalne, bo też nie musimy się tym przejmować. Ale jest jeden haczyk taki, że musimy grać po prostu w GTA,
żeby nam się tu coś robiło w tym naszym magazynie, prawda? Teraz tak, jeśli chodzi o ulepszenia, no to tutaj nie kupiłem tylko ochrony, a tak ulepszyłem pracowników, wyposażenie. Zobaczmy sobie badania. Zobacz, odblokowane elementy. No i tylko te rakiety opresora sobie odblokowałem, a tak to wszystko zablokowane jest. Bardzo ciekawy jestem tego pancerza. Nie wiem, jak on będzie działał, ale można sobie go jakoś tam przywołać z menu bezpośrednio. Także może to wyglądać ciekawie. No i co? I możemy tu przyspieszyć badania za 135 tysięcy, ale tego nie robię. Jeśli chodzi o przyznawanie produkcji, to mam po połowie chyba na wszystko, tak? Mam kadrę do obu zajęć przydzieliłem, czyli wolno napełnia się jeden i drugi pasek, ale uzupełniają się jednocześnie, tak? Mi nie zależy na tym, żeby szybko wszystko zbadać, znaczy zależy mi na tym, żeby wszystko zbadać. Teoretycznie powinienem najpierw wszystko zbadać, a dopiero zarabiać później kasę, ale też fajnie, jak ta kasa gdzieś tam się nabija i tak powoli, powoli to rośnie. Z jednej strony dobrze by było wszystko zbadać, ale z drugiej strony też nie mam hajsu, żeby sobie to wszystko później kupić i ulepszyć te pojazdy. Więc wolę też sobie, żeby tam ta kasa jakoś tam rosła. To jest z jednej strony nierozsądne, no bo powinniśmy najpierw zrobić jedno albo drugie, tak? I na jednym się skupić albo drugim. Okej. I sobie dostarczymy jakieś tam zasoby. Tego tutaj nie będzie dużo, bym musiał po kilka razy jeździć, żeby dostarczyć do pełna. To będzie chyba teraz 1/4, bo normalnie to się dzieli na dwóch graczy. I mamy tutaj zniszczyć ciężarówki. Aha. Ciężarówki to fajnie, bo dostaliśmy od razu pojazd do tej misji. To jest też fajna rzecz w tej aktualizacji, że możemy robić te misje pojazdami, których nie mamy normalnie. Możesz użyć łazika. No właśnie, i ten łazik chyba ma nieskończoną ilość min. Kurde, ten akurat nie ma. Pierdzielę go, biorę śmigłowiec. Ten nie ma min zamontowanych. No, nie ma min, to lipa. Możemy sobie przetestować pojazd, ale on nie działa niestety, przykro mi. Musimy sobie wziąć w takim razie buzarda, zniszczyć ciężarówki, wziąć jedną pakę, dostarczyć ją i to po zabawie. Rzadko kiedy mamy jakiś straszny bałagan tutaj z tymi misjami, chociaż mnie się one podobają. Dlaczego? Dlatego, że znowu możemy wykorzystać swoje pojazdy, znowu możemy lecieć w jakieś tam miejsce, zrobić zupełnie nowe misje, bo bądź co bądź, no ile razy można robić te same paczki, tak? Można je robić jakimiś tam nowymi pojazdami i tak dalej, ale no... No może się to znudzić, tak? Po jakimś czasie. No a tu jednak zupełnie nowe misje, musimy coś przeważnie rozwalić. Przeważnie odzyskać jakieś paczki, które są dość pilnie strzeżone. I to jest fajne. No dobrze, a zobaczmy sobie, gdzie to oni są w ogóle. Łosie, dobra, biorę hydra, nie ma czasu. Albo może... Czekajcie, a może by tak motocyklem spróbować? Co? No dzisiaj taki odcinek motocyklowy, to spróbujmy wziąć to moto. Minęło już 5 minutek, odkąd go ostatnio miałem, więc powinien być dostępny, jest. Podejrzewam, że zanim tam dojadę do nich, to się kilka razy porozwalam, ale to nie szkodzi. Tak czy inaczej, szybciej od buzarda myślę, że nie jest, chociaż to kwestia sporna. Zaraz wam też coś pokażę, bo tutaj przy tych górach bardzo fajnie się jeździ, można stuntować na różne sposoby. Zaraz wam coś ogarnę tutaj. Na przykład... Na przykład... Możemy sobie zjeżdżać z tej górki. Tutaj będzie taka fajna góra, zaraz, od obserwatorium, gdzie tu mamy ten... Mam jeszcze kawałek drogi, okej. Wow, to jakiś gówniany płotek był. Okej. Jak będziemy tutaj zjeżdżać w dół tej górki, to możemy lecieć nisko nad ziemią. I właściwie, no, nie spadniemy, nie? O, patrzcie, w ten sposób, tak? Tak jakbyśmy mieli ten skafander do latania. To jest fajne.
Właśnie, przydałby się jeszcze taki rakietowy skafander do latania. Powinni to dodać. Zobaczcie, jak długo można lecieć, nie? Dzięki temu. Ten motocykl nawet w powietrzu jest bardzo zwrotny. I co powiecie na to? I można bardzo długo lecieć dzięki temu. A druga sprawa, to zaraz sobie też to zrobimy. A, ta ciężarówka gdzieś tam ucieka daleko. A nie, już ją widzę, jest blisko. Najpierw zrobimy tą, co na prawo gdzieś tam ucieka. Patrzcie teraz. I backflip! I znowu skrzydełka. I to jest fajne, naprawdę można takie fajne triki robić. Jak się super bawić tym. Jak małe dziecko się czuje teraz. Okej, i lądujemy sobie. I łagodzimy upadek, cyk. I gonimy gnoja. I atak z powietrza będzie, bombardowanie dosłownie. Cyk. Cyk. I bombardowanie. Uwaga, uwaga. Gdzie ona jest? No namierzaj. A, tylko jeden strzał wystarczy. Kurczę. Elegancko, nawet nie trzeba się specjalnie starać. No oczywiście buzardem to byśmy to dużo szybciej zrobili, ale... No tutaj jest zabawa niezła. Z tym motocyklem. Cyk. I znowu spadamy. Zobaczcie, jak nisko można lecieć. I tylko jedna rakietka poleci i po sprawie. I lecimy dalej. Uwaga. Nara. Trafi? Trafi, to duża kobyła jest. A kurczę, myślałem, że tutaj uda się tak fajnie zahaczyć. Ktoś tam krzyczał, zobaczył latający motocykl i... Okej. To jest jeszcze łatwiejsze niż myślałem. Tak. Nie musimy się tam przejmować jakimiś ograniczeniami, jak to w przypadku samochodów, że tutaj jest rzeka i przez nią nie można przelecieć. Oczywiście wszystko można. A jak chcemy sobie pojeździć tak jak motocyklem, szybko poskręcać gdzieś tam raptownie między samochodami, zawsze możemy wyłączyć skrzydełka i ten motocykl jest wtedy dość zwrotny, chociaż właśnie te hamulce chyba nie są zbyt dobre w nim, wiecie? To jedyny chyba taki minusik jest. Cyk. I uwaga. Teraz będzie namierzać. I trafi słup. Prosto w ciężarówkę, moi drodzy, elegancko. Załadujemy sobie tutaj nitro. Hops. I... ja nie wiem, czy kiedyś mi się to znudzi. Można dużo fajnych trików robić, a już tutaj próbuję jakoś po budynkach skakać, kurczę. A wiecie, jak zajebiście się ucieka przed innymi graczami? Komuś nadepniesz na odcisk i spierdzielasz takim pojazdem i nie macie w stanie, nie macie jak dogonić. Zresztą widzieliście teraz na odcinku, ktoś mnie namierzył, strzelił rakietą, ta rakieta już we mnie leciała, a mimo to jakoś tam przeleciała obok mnie i nic mi nie zrobiła. Nie wiem, jak to się stało. Pewnie jakiś fart był. O, jest ładunek, okej. Wow, 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 wow. Dobrze, zbieramy jedną skrzynię, no bo ja sam jestem tutaj to... Nie wiem, jakaś taka mała sesja się trafiła. Kurde, to jest super. I możemy się dzięki temu szybko przemieszczać, nie? To jest taki pojazd standerski dla leniwych, taki rufian dla leniwych, no bo rufianem możemy skakać przez jakieś takie małe przeszkody, ale musimy wykorzystać swoje umiejętności, żeby móc te przeszkody dobrze pokonywać, jakieś tam murki czy coś, no nie? A tutaj mamy dopalacz, mamy skrzydełka, możemy sobie bez problemu, o, na przykład tutaj przelecieć, nie używając nawet dopalacza, tak? Jest to po prostu coś super, no. Tutaj jakiś koleś, cyk, bombardowanie. Nie musimy nawet skrzydełek używać, żeby komuś tam szybko uciec, tak? Możemy je całkowicie schować i po prostu szybko jechać. Chociaż motocykl sam w sobie nie jest taki szybki, ale ja go jeszcze nie ulepszałem pod względem osiągów. Jedyne co mu ulepszyłem to chyba ten pancerz.
Naprawdę na wszystko sobie liczę teraz kasę i mało na co wydaję hajs. Zresztą myślę, że opcje tuningowe nie są tutaj specjalnie potrzebne, no bo większość czasu i tak się nim lata, a bez jakiegoś tam ulepszenia tych osiągów, zobaczcie, że on jest na tyle szybki, że tu chyba nie ma potrzeby cokolwiek ulepszać, tak? Co chwilę można sobie dopalać, odpalać jak na wyścigu samochodów specjalnych, voltików rakietowych. Cyk. Cyk. I tu możemy sobie na fajne skróty polecieć. Cyk. I cyk. I już będziemy w bunkrze i coś tam sobie uzupełnimy. Już będą sobie moi ludzie pracowali przy tych ładunkach. Teraz zobaczymy, ile się dostarczy dokładnie. Też jestem ciekawy. O, hamuj, hamuj, oj, kurczę. Wow, hamuj. Co to było? Ja pierdziłem. No, z tym hamowaniem jest trochę problem. Czasami, żeby wylądować tam, gdzie się chce. Jest to kłopot. Uwaga. Wow. No i z skręcaniem też może być problem, ale jakoś mi się... No tak, hamulce... Ja tutaj próbuję hamować w powietrzu, ale to nie wychodzi, nie działa niestety. Trzeba jakoś tam manewrować, no ale to jest minus, no. Ten pojazd nie może być aż tak dobry, że nagle w powietrzu by stanął, tak? Ale wygląda na to, że za każdym razem, kiedy byśmy chcieli na przykład gdzieś tam polecieć, nie wiem, wysoko, ten pojazd by sobie gdzieś tam poleciał, możemy ze spadochronu sobie skoczyć i gdzieś tam dolecieć do miejsca, nie? Gdzie chcemy. Dostarczono zasoby i teraz co? No dostarczyłem i gdzie tu są zasoby? Gdzie to się pojawiło? No zrobiłem misję, jakaś dziwna sprawa, bo mi się tutaj nic nie pojawiło w zasobach. A, bo wy tego nie widzicie. Tam, darm, dam. Już wam pokazuję, zobaczcie. Nie, w zasobach mi się nic nie pojawiło, dostarczyłem sobie. Okej. Rozpocząć misję dla agenta 14. Aha, to mogę już nową misję zrobić, bo już mi się odblokowała. No ale to zrobimy sobie w następnych odcinkach. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się. Na razie.